Cześć, witajcie, jestem Staleksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Need for Speed Carbon. No i będziemy w tym odcinku dalej robić wyścigi, żeby zmierzyć się z Kenzim. Chociaż chwila, moglibyśmy to zrobić tą wojnę najpierw. Dobra, to zrobimy najpierw tą wojnę, a następnie zabierzemy się za kolejnym wyścigiem Kenziego. Bo tak, chciałbym już w tym odcinku zakończyć te wszystkie wyścigi dla niego, żeby w kolejnym odcinku się z nim zmierzyć. Właśnie mam nadzieję, że ta wojna tu w miarę szybko pójdzie. Dobra, w ogóle będę tutaj rektywnie co? Będzie mi to was szkoli tym razem, no okej. Okay. Takie wyzwanie kolejne, że będzie to nawet co możliwe. Dobra, o tym będę tutaj grać. Ścigamy w tym momencie z ludźmi Wolfa, którzy chyba nie powinniśmy go zapomnieć z tym, że został udany przez nas własnie, tylko mamy jego auto i mamy tak jakby nie chcą się nawet odegrać, nawet uznaliśmy Wolfa. Mamy tego samochodu, więc tutaj na właśnie z niedobitnymi ludami jego gangu się ścigamy. Mocniej irytuje. W ostatecznie naprawdę policja była fajna, a tutaj... Policja dodała siłę. Bo ponad ciekanie nas nie tylko tego nie robi, nie możemy nam dokonać jakichkolwiek dopowań. To trochę słabe, policja po nic nie. Ale jakichkolwiek tego nie widzę, można zdenerwowanie. Grasa. Gościu, na gościu to jest. A, tak, mam trochę gościu. Co? Jest to dwa stykło. Znaczy, nie mamy tego, żeby się wyjmować. Jest to dopiero po nagraniu kolejnego odcinka z siły i siły pomocy. Bo Garbo nie będzie miał pomocy, a nie tylko pomocy od razu. Nawet nagram pierwszy odcinek w Kulicu. Nie się o tym dobrze, bo nie potrzebuję normalnie powiedziałam kiedy do pracy. Nie wiem, czy na tym roku, czy nie będzie to na sedno, to tak powiem. Na razie nagle Kulic. Nagle Kulic. Po Kulic to naprawdę nie sedno, że będzie się badać nad Semion z Neurok. Raz będę komentować Shire, raz Monterey, raz będę komentować albo X, albo Loyrock. Postanowiłem zegnać Loyrock na naszym lewej, na razie. No ale, że wygrało głosowanie. Znaczy tego tego skomentować, bo Euronai to X bardziej w pierwszej kolejności. No i również to były ty, nie to z Mazdą, było aż 27 osób pod tą ankietą. Fajnie jest jednak najbrać ktoś pod IT. Fajnie jest, że ktoś pod IT chyba interesuje się tym tematem, fajnie komentuje. Tylko jest fajnie byłoby, gdybyście mogli sobie zadawali komentarze i łapki w górę również. Powiem tak, no, z jednej strony nie chcę tutaj nikogo zmuszać, dlatego żeby nie zostawiał łapki w górę i komentarze. Która bardzo często temat powiada z podsumami.
jakby ta zostaje do wniosku między innymi z Karnerem, no to może być świetne. Oczywiście pojawiły się opinie też negatywne, to jest tam czegoś, co nie wstał do mojej podmowy na tego, który się spodziewałam. Teraz dziękuję za ja tylko właśnie mogę usuwać z kanału, naprawdę nie mam zamiaru tłumaczyć po tego niby nawet kilka razy. Ja nie mam tu zrobić mowy. To jest myślę, że tam ja mam wymowy. Jestem i również nie chcę zrywać nagrywania filmów, nie chcę zaprzestawać istnienia filmów, dlatego o kimś się tam nie chcę ze mną nawet powiedzieć, tylko jeśli to nie podoba, to nie są bardzo do oglądania moich filmów. Można ci po prostu powiedzieć, do widzenia i tyle. Tym bardziej ze sobą osoby, które również są w stanie oglądać moje filmy. Nie nadzwyczaję na tą władzę wymowy. Dlatego zamierzam jakoś tutaj nie radzi się do siebie opinii, którą nie nadzwyczaję wymowy, nie mogę robić tego po prostu do komedy. Jak ktoś chce oglądać moje filmy, to będzie oglądał. Jak nie chce, to po prostu nie oglądajcie i tyle. Ja u Karnesa musiałem ten film nagrać, bo jeden z widzów mnie o to poprosił, no i w sumie sama uznałem, że dobrze byłoby coś nagrać jest na jego temat. Tak też zrobiłam. Oczywiście fakt god, no on jest całkowicie powalony i powiem tak, gościu jest naprawdę trochę chyba niezrównoważony psychicznie, dlatego radzę wam go unikać i również ja na razie nie mam jak go zgodzić na policję, mimo tego, że on naprawdę jest agresywny. To nie mam jak go zgodzić na policję, ponieważ no teoretycznie no nic mi nie zrobił. Tylko po prostu jest on takim cwaniakiem na YouTubie. Ale jeśli on będzie to pisał czy jakichkolwiek gruźb na was między innymi, to zgłaszać to na policję, myślę, że teraz go zgłoszę na policję, jeśli faktycznie zastosuje jakieś groźby wobec mnie. Ale ogólnie to zdradzę wam go unikać, bo on naprawdę ma nie po kolei w głowie. Widać, że Karoder ma na niego bardzo zły wpływ. No i tu Karoder uważa siebie za takiego mądrego typa, stworzy takiego fuckgoda. Który ma poważne problemy ze sobą. Ja wiem, że oczywiście sama kiedyś zachowywałam się, no też niezbyt fajnie. No ale ja w stanie zrozumiałam, że źle robiłam, a fuck god? No do niego to nie, oczywiście nie dociera. No nie, kurde, teraz zwaliłam. Nie! Nie chcę przegrać. Kwan i Bani są bardzo blisko nas. No nie! Tylko nie to. Musimy go dorwać. Kurde, nie! Nie, nie no! Nie, kurde! Tylko nie to! Nie chcę robić restartu! Będę miał jakieś problemy z tym? Aha, chyba najwyraźniej po prostu będę musiał powtórzyć tą wojnę. Dobra, słuchajcie, ja sobie z tą wojnę zrobię po nagraniu, bo to strasznie długo trwa. Ja nie będę już wam... Ja już nie będę was męczyć tą wojną gangów, tylko po prostu zrobię to sobie poza nagraniem. Żeby was już nie męczyć tak długim wyścigiem. A teraz zrobimy sobie sprinta. Jedziemy. Na razie póki co korzystam z usług Colina, bo jakby nie patrzeć, on jest drafterem. No i w sumie drafterzy to jest taka największa siła, jeśli chodzi o naszych pomocników. Bo naprawdę są w stanie ładnie nas przyspieszyć. Tylko musimy właśnie używać bullet time'u w spadku ostrych zakrętów, żeby
nie stracić prędkości. Okej, okay, no sprint myślę z długi nie będzie. Teraz możemy skorzystać z usług Colina. I właśnie, istotne jest to, żebyście w przypadku takich zakrętów, gdy jedziecie za Colinem, używali Ballstime'a. Właśnie tutaj musimy to zużyć Ballstime'a, koniecznie. Of course, I'm ready. Ajaj, kurde. Może jest to skoczył mi się Ballet Time, ale dobra. Udało się naprawdę ładnie ich teraz zostawić z tyłu. No i ogólnie dobrze na ten draft wyszedł. Dobra, już nie trzeba Colin. Damy sobie radę. Już tutaj jest meta. No i wygraliśmy bez problemu. Colin bardzo pomógł. No to lecimy z kolejnym wyścigiem. A, bo teraz tego sprinta zaliczam. Dobra, to tutaj mamy teraz tor. I mamy próbę prędkości. Zróbmy moc teraz próbę prędkości. Ja mam nadzieję, że w miarę szybko pójdą te wyścigi, to będziemy się wzmogli w kolejnym odcinku, żeby to skręcić. Ja akurat na tą próbę prędkości również myślę, że usługi Colina się wstadzą. Dobra, widzę, że Colin wygrywa. Okej, teraz możemy skorzystać z jego usług. To się może w tym momencie naprawdę przydać. Tylko właśnie, muszę uważać, żeby nie zepsuć czegoś. Proszę bardzo, i tam mi się podoba. No właśnie, drafterzy również wstają na próbę prędkości. Ajaj, kurde, tutaj kurde mogę mieć niestety problem. Corin, ale nie wal tak w przystanki autobusowe, dobra. No to myślę, że wygraliśmy, mamy sporą przewagę nad naszymi przeciwnikami, Corin prowadzi. Więc wygramy to bez problemu. Colin będzie pierwszy, ale nie ma problemu. Od razu może to wyścigi wygrywać. No i mamy kolejny teren kędziego psające. Dobra, to jest co mam ten tor. Dobra, musimy dorwać tego Tauksiego.
Dobra, chodź Colin, bo cię potrzebuję. Jedziemy. No, on ma naprawdę dobrą umiejętność. A no i widać na sejcie, no to wycik będzie krótki. Więc szybko sobie z nim poradzimy. Dobra, koniec starcy już. Dziękuję. Zaster powiadasz? No to jedziemy w takim razie, chodź. Załatw mi prędkość. Kurde, głupia karetka. Akurat musiałaś trafić. Akurat musiałaś napotoczyć. No nie, ale to teraz zwolniam, dobra. Ale daliśmy dalej na dobrej pozycji. No i wygramy już bardzo spokojnie. Ujedyny, proszę bardzo. Bez problemu. Dobra, no to już ten teren mamy zalicony, teraz wezmiemy się za ten teren, najpierw ten sprint. Okej, w kanionie. To myślę, że w miarę szybko pójdzie. No i bardzo ciekawy się z Yumi. Yumi to będzie nasza pomocniczka, gdy pokonamy Kanjiego. Yumi, która też przy okazji jest ładniejsza niż co druga obecna damska postać w dzisiejszych grach. Tak, ale muzyka również w kanionie naprawdę nadaje takiego fajnego klimatu. No, ja nie zawsze, że Carbon jest na swój sposób klimatyczny. Tylko Skoda po pierwsze jest taki krótki, a po drugie Skoda z tych wyścigi nie są bardziej ciekawe. No jednak w porównaniu do Mosną Teta to jest spadek formy. Brakuje kamieni milowych w Texa i notowań również. Dobra, wygraliśmy. Ja sobie to Wojnę Gagów zrobię poza nagraniem. No bo już wam pokazywałem, jak to wygląda, więc nie ma potrzeby, żebym to robiła jeszcze raz na nagraniu, bo zrobimy sobie tą wojnę. Zrobimy, ja zrobię sobie tą wojnę na nagraniu. Wojnę Gagów, znaczy, wojnę wyścigową, znaczy. Przepraszam. Wojnę wyścigową zrobię poza nagraniem.
A chyba swoją drogą teraz właśnie w tle leci demówka Colina. Dobra, zaraz będzie meta. No i będziemy również mieli zarazem kolejny teren zalicony. No i zostanie nam już tylko jeden teren do zalicenia. No to pomyślę, że w pół godziny się wyrobimy. Z tymi wyścigami. No chyba z policja będzie męcyła nas jeszcze. A obstawiam, że można zmęcać. No i zaraz odcinek się, jak tak można trochę wdłużyć. Dobra. Próba prędkości, sprint. Drift jest w kanionie chyba. Zrobimy drifta najpierw. No właśnie, drift jest w kanionie. No więc postanowiłem tego drifta zrobić, bo tutaj przynajmniej nie będzie ryzyka, że policja nas będzie gonić. Dobra, uwaga, żeby nie psywali w ścianę. Dobra, trzeba to na spokojnie zrobić. Okej, jest trochę lepiej. Kurde, nie! Zwaliłam. Nie, to jest, nie, wypadłem z kanionu. Jeszcze raz. Aha, wysłam. Mrowę ja. Dobra, no bierzemy jeszcze raz tego drifta. No! A teraz już nie mamy z nami szans. To już się mogę zrelaksować. Z nami nie wygrają. Wy nie wygrata z nami, oj nie! Tylko muszę uważać, żeby nie wypaść. Nie, co powiem, zamknę uwagę. No i bardzo, bardzo wygraliśmy.
Dobra, teraz zrobimy sobie tego sprinta. A tutaj jeszcze jest wyścig, zapomniałem o tym. To zrobimy tego sprinta. I następnie ten tor i potem tą próbę prędkości. Jedziemy. No tylko właśnie, tutaj niestety możemy się spodziewać tego, że policja nas może dopaść. I wtedy nie będzie miło. Już przynajmniej wiem, że takie łuki mają mnie ostrzec przed takim ostrym zakrętem w trakcie korzystania z pomocy Colina. Dobra, okej, teraz mamy sporą przewagę. Więc myślę, że łyskę bardzo wygramy, jeśli oczywiście nie popełnię błędu, albo nie psywalę samochód. No i policja, świetnie, no tego się obawiałam. No spadaj, kurde! Jedna policja zepsuje wyścig. Dobra, wygraliśmy, no ale teraz musimy tą policję turną zgubić. Znamy, że mamy wszystkie tereny od kędziego psajęta. Dobra, akurat tutaj na scenie była kryjówka. Nie ma mnie tu. You think that car's got what it takes? Huh? Enough to take me on? Okay. First, we're gonna run in the city. And then, only if you win am I gonna give you a shot at taking what's mine. But if you think you can beat me in a canyon duel, you're as much of a joke as your car. Mam skończy się z mazami ścigać. No ale to nie w tym odcinku, w kolejnym. To jest, mamy do zrobienia u niego tą próbę prędkości. No tak, widzę, już znowu policja nas będzie ścigać. No i również mamy do zrobienia tam na Torresa, więc sobie to zrobimy. A po nagraniu już z kolei sobie zrobię tą wojnę wyścigową.
Dobra, teraz mamy dobre tempo. Robocie, jest teraz kolina. Dobra, on ma nawet wygrać, nie ma problemu. No nie, głupie auto, ale dobra, bo z Colin wygrał, więc nie ma problemu, Colin może wygrać. No i na zasadzie policja się nie pokazała. Więc możemy... Kurde, znowu mi się coś tutaj zbugowało. No. Możemy jeszcze zająć się tym torem. Będziemy mieli wszystkie wyścigi dla Kędziego Zalecona. Jak już mówiłem, tą wojnę wyścigową ja sobie zrobię poza nagraniem. Jedziemy. Jak to skrótem pojechać? Zatem tak kolejny zwolniłeś? No nie, kurde, wsadził nas jeden, dobra, musimy się postarać. No i policja oczywiście.
Czyli co, nie było i na próbę prędkości, no ale tutaj będzie. Niestety. To jest spiepsa, jestem swojej Mitsubishi. Znaczy, spolicie będzie tak przeskadzać w tym momencie. Attention patrol division. We have a report of at least one mobile code 6 driver followed by police. At this time, units are requested to clear and start up to the area. Yeah, I'm code 3 with that reported driver. He's trying to lose me. Stand by. Dobra, wygraliśmy. Teraz musimy już tylko to psakletą policję zgubić. Może to się będę mogła ukryć. A chuja tam! Za przeproszeniem. Nie, to się nie ukryj! Mogłam się ukryć. Jednak tam, no ale chodź tam. Wiesz, dobra, chwila. Nie, no tutaj jest kolejny, kurde. Ja była za to, żeby się tam ukryć. Tak, to co wraca kocham w tej egzacji, uzerani z policją. Która nawet równie dobrze mogłaby nie istnieć w tej egzacji, bo jest niepotrzebna. No i co oni tą misję zrobiło? No to też mi się zrobiło, no come on! Teraz zgubienie tej policji to będzie koszmar. To jest krówka. Units in the area be advised. The code 6 suspect was last seen heading east. Quadrant to be set up around the area. Coordination will be handled TAC 2. No, w ten sposób można ich zgubić. Jeszcze. Dobra, to udało się spolnie zgubić. W kolejnym odcinku, żeby nie zrobić oskędzi, mam akurat z tą wojnę gagów, tą wojnę wyścigową, zrobię sobie poza nagraniem. Na chwilę obecną to jest na tyle. Bywajcie.